Cześć kochani, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kanale Monami. Witam moich wszystkich nowych subskrybentów. Wybiło nam 1500 subskrypcji. Witam również moich stałych widzów, kochani. Cieszę się ogromnie, że już tak liczna rodzina zgromadziła się na moim kanale. Kochani, dzisiejszy mój strój jest inny od tych pozostałych, w których do tej pory występowałam. Gdzieś tam, już nie pamiętam, która z moich widzek śmiała się: Monia, ty jesteś zawsze wyszykowana, Monia, ty jesteś zawsze elegancka, czy ty masz w ogóle jakieś sportowe, luźne ciuchy? Tak, oczywiście mam. Słuchajcie, wskoczyłam właśnie w bluzę z Ciucholandu, w bluzkę z Ciucholandu, więc totalnie luźny styl i pomyślałam, że zrobiła się na zewnątrz dość fajna, sympatyczna pogoda i chciałabym Was zabrać do mojego ogródka, ponieważ też jakiś czas temu padało kilka czy kilkanaście próśb o to, żeby pokazać mój ogródek wiosną, więc pomyślałam, żeby zrobić też taki vlog właśnie luźniejszy, nie haul, nie zakupy, coś tak właśnie do Was pogadać, coś tu pokazać. Wiecie, mój ogródek nie jest jakiś spektakularny, bo jest młodym ogródkiem, nie ma tu jakichś wielkich wydziwianek, zdziwianek drzew i tak dalej, no ale coś tu mimo wszystko jest zrobione, jest poogarniane, tym bardziej, że myśmy tu mieli totalne klepowisko, no ale dobra. Kochani, zapraszam Was serdecznie do mojego ogródka, jeżeli macie ochotę zostać ze mną, to zapraszam na te kilkanaście minut spędzenia czasu właśnie w moim towarzystwie. Ja zakładam gumiaki, bo tam jest niestety jeszcze mokro i pokażę Wam tam pokrótce, jak to u mnie wygląda i no i tam coś do Was przemówię. Także kochani, zapraszam, zapraszam, zabieram Was w tej chwili do mojego troszeczkę łysawego ogrodu. No i kochani, jesteśmy w ogródku. Co prawda ogródek nie jest jakiś mega spektakularny, bo myślę, że tu jeszcze i tak sporo się będzie działo przez najbliższe lata, taką mam przynajmniej nadzieję. Na dzień dzisiejszy tu mamy zasianą trawkę, obsadzone tuje, to właśnie jest część taka widoczna za mną. Za chwilę Was zabiorę tu do tej części mojej kwiatowej, rabatowej. Pokażę Wam, co tutaj zadziałałam, co udało mi się pogrzebać przez ostatnie dwa lata. Wrzucę Wam na pewno też, na pewno, myślę, że wrzucę Wam jeszcze przebitkę, jak to w ogóle ogólnie, jakie tu klepowisko było, ile tu pracy żeśmy włożyli. Mam nadzieję, że takie zdjęcie znajdę, bo wiem, że na pewno robiłam. Więc może uda mi się właśnie wrzucić taką przebitkę, żeby Wam pokazać, jak to wyglądało totalnie od zera, a jak wygląda to teraz. No także kochani, myślę, że to tak pokrótce. Jak słyszycie w tle, tutaj ptaszki śpiewają, my jesteśmy tak totalnie, mieszkamy na uboczu, nie mieszkamy blisko głównej drogi, więc jest o tyle fajnie, że jest tu tak miło, sympatycznie, blisko lasku takiego małego. Sąsiadów też mamy bardzo, bardzo fajnych, spokojnych i przyjaznych i sympatycznych, także jest naprawdę tutaj zgrana ekipa wokół nas i bardzo sympatycznie i fajnie się tutaj mieszka. No, dobra kochani, to tyle tutaj przemówienia z ogrodu. Ja teraz Was zabieram do tej części rabatkowej. Tak jak wspomniałam, ja tu nie mam nie mam się za bardzo czym chwalić, no ale pokażę Wam, co udało mi się tutaj za te dwa lata wymodzić na tym kawałeczku tutaj ogródka. Także zapraszam.
Może zacznę od tego, że tutaj pokażę tylko kawałek tej budy słynnej, o której mówiłam tam w holu z Pepco, kupując te koszyki, ale nie będę Wam tam całości pokazywać, bo tam po prostu mój zrobił składowisko i jest taki bajzel, że po prostu trzeba to uprzątnąć. Poza tym tam jest część przykryta, jeśli chodzi o nasze krzesełka ogrodowe i stolik. I mamy też tą kulę ogrodową, więc to trzeba będzie już powyciągać powolutku, bo myślę, że już w końcu ta pogoda się nam ustabilizuje i będziemy mogli sobie posiedzieć na tarasie. Więc jak widzicie, za płotem mamy orne pole. W tym roku, nie wiem, jakieś zboże chyba jest zasiane. W zeszłym roku był rzepak, a w tym roku, nie wiem, jakieś zboże, bo widzę ewidentnie, że tam się szykują jakieś właśnie kłoski. Tutaj dookoła, słuchajcie, mamy posadzone tuje dookoła domu. No niestety wokół domu jeszcze nie mamy kostki, nie mamy zagospodarowane. Myślę, że to kiedyś tam nastąpi. Tutaj, słuchajcie, zaczęłam w zeszłym roku. To jest zeszłoroczny mój wysiłek. Pokażę Wam. Tutaj mam taki zaczęty skalniaczek. Gdzieś tutaj jakieś roślinki udało mi się posadzić. Tu te odstraszacze, słuchajcie, na nasze kreciska i nornice, bo u nas jest plaga nornic i popatrzcie, tutaj takie dziurska nam tu po prostu kopią, robią i zżerają nam te rośliny. O, tak mi się fajnie, słuchajcie, tutaj niektóre roślinki zaklimatyzowały. I powoli rozrastają. No tutaj jest oczywiście trochę chwastów do ogarnięcia, bo widzę, że chwasty to jest pierwsza rzecz, jaka po zimie skutecznie właśnie wyłazi. Tu mi coś uschło, tam mi coś uschło, więc będę musiała tutaj poogarniać, zrobić porządek. No ale wiecie, nie było kiedy. Tak, tutaj... Tutaj mam fiołeczki wsadzone do gazonów. To jest jakby tu nieskończona część zaczęta. Tutaj, słuchajcie, zrobiłam oczko wodne, ale teraz właśnie jak był jakiś tam dzień pogody, wzięłam i to po prostu zlikwidowałam, bo miałam tu folię położoną, była woda i tak dalej, ale to wszystko po zimie wyglądało, słuchajcie, paskudnie, to tam się zbierało różnych liści, ziemi naspływało i to zrobiło się po prostu takie bajoro. Także nie wiem, muszę tu coś pomyśleć. Na dzień dzisiejszy jest to taka teraz oczko bez wody. No więc nie wiem, nie wiem. Wiem, że tam trzeba pompki i tak dalej, ale jakoś tak nie za bardzo się na tym znam i nie wiem, co tu, coś muszę tu pomyśleć, co by tu wykombinować. No i tutaj też jakaś część roślinek się zachowała przez zimę, ale widzę, że tu masakra, jeśli chodzi o mlecze, bo popatrzcie, tutaj mlecze, tutaj mlecze, tutaj mlecze, no masakra, tu jest straszna plaga tych wstrętnych chwaściorów. Tutaj mam stanowisko wrzosów, ale widzę, że niestety na przykład ten nie przeżył zimy, więc będę musiała go zlikwidować. Tu reszta wygląda ok, więc chyba jeszcze ten jest chyba też uschnięty, więc będę musiała się go pozbyć. Tutaj mamy taką bylinkę właśnie fajną. Tu jakieś kamyczki. Tutaj mam część taką też z roślinami, które mi się już tutaj też dość mocno rozrosły. To na razie, wiecie, budzi się do życia, więc to wygląda tak trochę teraz łysawo. Tutaj też roślinki jakieś wychodzą, więc to wszystko dopiero zabiera się do życia, że tak powiem. A tutaj, słuchajcie, mam, zaczynają mi się wrzosy i ja ich w tym roku i w zeszłym też
nie przycinałam do samej ziemi, bo jednego roku właśnie wygoliłam i później żałowałam, że właśnie ich tak mocno do łysa, bo stwierdziłam właśnie jednego roku, chyba w zeszłym roku, że zauważyłam właśnie, że niektóre gałązki mimo wszystko po zimie są zielone. No i teraz zobaczę, jak tu się nie opuszczą te suche, które tutaj widzicie, to ja ich wtedy po prostu wygolę. Ale tu widzę, że niektóre właśnie się mi tu zaczynają mocno, mocno zielenić, więc to zostaje, a ta część sucha to ją po prostu wykoszę. Tak, tutaj w tym roku bardzo kiepsko krokusiki się wykluły, ale były takie mega niewyraźne. Słuchajcie, kupę roboty tu mamy niezagospodarowane. Część, gdzie tu planujemy wysypać jakiś kamień. Tak, tutaj posadziłam żonkile, więc widzę, że w niektórych ogródkach już żonkile się pokazały, a u mnie wszystko z mega wielkim opóźnieniem. Tutaj mam też takie krzaczki posadzone. Ja niestety nie pamiętam, miałam tu gdzieś karteczki powsadzane, żeby wiedzieć, ale widzę, że gdzieś mi to wiatr po prostu wytargał i nie mam tego. To przepięknie, a tu widzę jest, tu się ostało, bo to jest chyba nawet przyczepione, słuchajcie. Tutaj mam, nie wiem jak się to nazywa, polifolia jakaś. Ale wiem, że to na taki piękny, różowawy kolor kwitnie. Przecudny jest ten krzaczek. Bardzo, bardzo mi się podoba, więc to jest super. Tu z kolei to nie wygląda. Muszę to też tutaj oplewić, bo widzę, że chwasty tu po prostu masakrycznie wylazły. To tutaj ta roślinka, ona przepięknie, słuchajcie, właśnie ona na skalniaki się nadaje, ona się cudnie rozrasta na taki różowy albo fioletowy kolor, albo też widziałam na biało, ale akurat u mnie są różowe, więc coś takiego. Tutaj mam, słuchajcie, kolejnego żonkilka, no czekam, aż coś tu może jakiś, o widzę, jeden kwiatuszek będzie. Więc zobaczymy, nie wiem, tutaj ta roślinka, nie wiem czy przeżyła zimę, bo widzę, że miała tu pączki, ale ona jest jakaś taka przybrązowiona, boję się, że mróz niestety ją zniszczył. No i tutaj mam takie dwie piękne kępki kwiatów już. Jak widzicie, tu nawet gdzieś jakaś pszczoła się pokazała. Super, więc wiosna nadchodzi wielkimi krokami. No i tutaj mam jeszcze jedno stanowisko, które tu rosną mi, słuchajcie, malwy. Tutaj mam cebulę, tu wychodzą właśnie. Także, a tu gdzieś jest z drugiej strony też, tu chyba. Tylko, że ich tutaj nie widać, ale o. Także tu później takie dość potężne kwiaty w tej części tutaj właśnie są, więc tu jest tak na tą chwilę łysawo. Tutaj mam jednego wrzosa koło takiego kamyka. No w tej chwili te rośliny są, wiecie, takie szarawe jeszcze po zimie, więc to trzeba odczekać. Tutaj mi rosną goździki, więc to dopiero się widać, wybija po prostu z ziemi. Także, a tutaj mam jeszcze krokusa jednego. Także coś takiego. No i ogólnie, słuchajcie, to tak mniej więcej w całości wygląda. Taki zygzak aż tam do samego końca. No i tu później mamy jeszcze, słuchajcie, dwa krzaczki tutaj w takich okręgach posadzone. Coś takiego mamy tu zrobionego. No nie patrzcie na chwasty, bo tak jak mówię, to ja się muszę dopiero za to wziąć. Pogoda, mam nadzieję, w końcu się zrobi, więc trzeba będzie zakasać rękawa. A tu mamy w takim okręgu drugi. No i niestety tu koło domu mamy, jak widzicie, takie niepoogarniane kamień wysypany.
Nie mamy jeszcze właśnie chodników zrobionych, kostki brukowej, jest to niestety jeszcze nieogarnięte, no ale wiecie, wszystkiego naraz nie da się ogarnąć finansowo, więc to musi poczekać na swój czas. No i tutaj jest trochę, jak widzicie, do obkoszenia. Jak przychodzi właśnie koszenie, to tak no z dobre 2 godziny. Taki mamy ogród. Jak widzicie, tutaj nie ma, tak jak Wam wspomniałam, jakichś mega spektakularnych krzaczków, jakichś tam drzewek owocowych i tak dalej. No ale no słuchajcie, wszystkiego naraz, tak jak wspomniałam, się nie da zrobić. Tu był ogrom pracy, jeśli chodzi o samo zrobienie właśnie tego, co jest, plus trawa. Tu było góry, doły i padoły, było po prostu nierówny teren, trzeba było to wszystko wyrównać, bo tu po prostu wyglądało to strasznie. No i później tutaj, uwierzcie mi, samo zrobienie tych tutaj tych właśnie tego wężyka, to było naprawdę troszeczkę pracy. No i dwa, że tutaj ta gleba jest no bardzo, bardzo zła, bo tu jest sama glina. Więc ja tu musiałam dużo ziemi też nawieść, jakieś kory, żeby to tak, wiecie, żeby te rośliny jakoś tak w miarę się tutaj zadomowiły i coś tu się fajnego zaczęło dziać. Więc jeszcze, jak widzicie, ogrom pracy przed nami. Jakiś takich, tu właśnie pomysł mamy taki, żeby wzdłuż tych tuj wysypać kamień, bo nam właśnie wychodzą te chwaścioki wszystkie i tak dalej, żeby to wszystko przysłonić i żeby to ślicznie wyglądało, no to jeszcze trzeba kasy dużo. Także jak ktoś ma na zbyciu, to ja chętnie przygarnę, żeby tutaj właśnie sobie wykończyć, żeby to fajnie tu właśnie wyglądało. Ale jeszcze Wam zapomniałam pokazać moje lakierki do ogrodu, ponieważ jest bardzo mokro. Jeszcze dzisiaj rano padał deszcz, więc słuchajcie, no niestety tutaj na tym jest błoto. Ugina się po prostu aż ta ziemia i szkoda wychodzić w jakichkolwiek innych butach, dlatego takie moje lakiery tutaj, słuchajcie, mam do ogródka takie, no ja jak wiecie, ja jestem raczej kolorową osobą, więc kwiaty musiały być. Hej kochani, to tak by wyglądał ten nasz ogródek pokrótce, tak by się to wszystko tutaj prezentowało i przedstawiało. Wiem, że ta działeczka i ten ogródek nie jest jakiś taki, wiecie, mega spektakularny i wielki i nie mam tu za bardzo co pokazywać, no ale tak jak wspomniałam, ja tu dopiero 3 lata, że tak powiem, może nawet nie, bo ogródek tutaj, ta zielona część to dopiero jest od 2 lat. Bo w tym pierwszym roku koło domu nie robiliśmy nic, dopiero na następny rok musieliśmy tu działkę równać, doprowadzać to do jakiegoś takiego, wiecie, fajnego stanu, żeby tu cokolwiek można było właśnie zasiać, zrobić i tak dalej, więc to po pierwsze też koszty, a po drugie, że no nie da się, po prostu nie da się fizycznie w jednym roku zrobić wszystkiego, a później w kolejnym roku sadziliśmy tuję. Ja już tam powoli coś próbowałam właśnie w tych kwiatkach tam poogarniać, także wiecie, a jeszcze jak się pracuje, a jeszcze jak dochodzi do tego dom, no to siłą rzeczy po prostu nie da się, żeby to wszystko było jakieś takie, nie wiem, mega wielkie i spektakularne. Może na emeryturze będzie mi dane, że sobie po prostu tu jakieś więcej drzewek, krzaków, jakichś krzaczków owocowych czy coś w tym stylu dosadzimy i po prostu będzie można koło tego sobie tutaj wędrować, chodzić, dbać o to. No a na dzień dzisiejszy, wiecie, to jednak duża część dnia ucieka w pracy, po pracy też trzeba tam i w domu coś zrobić i też jakieś tam inne rzeczy wychodzą, wyskakują, także no tego czasu jest, ten czas jest okrojony popołudniami. No ale zawsze coś tam, coś się tam dziubnie, gdzieś tam się szkrobnie, kopnie, porobi. No a teraz już wiecie, za niedługo pierwsze koszenie. Mam nadzieję, że jak troszeczkę
ziemia obeschnie, to uruchomimy kosiarę i będziemy robić pierwsze koszenie, także myślę, że też gdzieś tu coś będę nagrywać z tego wydarzenia ogródkowego, także zobaczymy. No i dobra, kochani, nie mam co tutaj wielce opowiadać. Pokazałam, spełniłam wasze zapytania, wasze oczekiwania gdzieś tam z okresu zimowego. Mam nadzieję, że zaspokoiłam ciekawość co po niektórych osób. I jestem ciekawa, co tam fajnego mi napiszecie pod dzisiejszym filmikiem, bo nie ukrywam, no nie wiem, czy się wam podobało, czy nie. Jest skromnie, nie ma tu jakichś zdziwianek, wydziwianek, no ale jestem zadowolona z tego, co mam, że mam kawałek zielonego i to się dla mnie liczy, a reszta jakoś tam powoluśku, wiecie, z czasem przyjdzie. Dobra, kochani, to by było na tyle z dnia dzisiejszego. Piszcie koniecznie, czy się wam podobało, czy nie. No, piszcie, co uważacie za słuszne. Oczywiście wiecie, co robić, także nie muszę prosić, bo każdy, jeżeli ma ochotę, to wie, który paluszek przycisnąć, i osoby, które przypadkiem trafiły właśnie na ten vlog, to serdecznie zapraszam do subskrybowania i do pooglądania innych moich filmików, bo myślę, że u mnie dużo się dzieje i jest różnorodna tematyka, co myślę też ubogaca i powoduje, że mój kanał jest ciekawy. Dobrze, kochani, to by było na dzisiaj na tyle. Żegnam się z wami. Fajnie, że nam słonko dzisiaj zaświeciło i że mogłam troszeczkę z innego miejsca dla was nagrać i pokazać wam coś innego, a nie tylko hole, zakupy i tak dalej. Także cieszę się ogromnie z tego, że mogłam wyjść z domu i pokazać wam moją zieloną część duszy. Także kochani, żegnam się z wami na dzisiaj i do zobaczenia do następnego filmiku.